Jak to mówi stare polskie przysłowie, jak barbórka po lodzie, to święta po wodzie. I ten śnieg, który tutaj Państwo dookoła widzą, ten, który chrupie pod moimi stopami, może z godziny na godzinę, z dnia na dzień zniknąć. A to za sprawą odwilży, która nawiedziła nasze miasto. Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 21 grudnia. Zeszłotygodniowy śnieg spadł tutaj do nas, do Opola. Było go na tyle dużo, że można byłoby powiedzieć, że odbędą się w tym roku białe święta. Niestety nic bardziej mylnego. Jak podaje IMGW, 24 grudnia, czyli w Wigilię oraz pierwszy dzień świąt, temperatura ma wynosić aż 10 stopni Celsjusza do 11. Wiatr ma pędzić z prędkością 65 km na godzinę. Także te warunki niestety nie będą sprzyjały temu, że będziemy mieli praktycznie białe święta. Natomiast jak podają synoptycy, już po okresie świątecznym, tak przed jak i po Sylwestrze, już ma się rozpocząć ponownie zima. A dlaczego, proszę Państwa, o tym mówimy? A dlatego, że dzisiaj przypada pierwszy dzień astronomicznej zimy. I tutaj pogoda w naszym mieście może być bardzo zaskakująca, ponieważ warto byłoby tutaj przypomnieć, że niespełna rok temu, czyli w styczniu, bez dwóch tygodni, temperatura tutaj wynosiła minus 22 stopnie. Wtedy było faktycznie bardzo mroźno. A tak dla opozycji można byłoby powiedzieć, że latem, w latach 20. to było bardzo dawno, temperatura latem wynosiła prawie 40 stopni Celsjusza. Także pogoda nas zaskakuje. Miejmy nadzieję, że zaskoczy nas tutaj pozytywnie i może faktycznie ta temperatura spadnie. Jednak, tak jak Państwu powiedziałam przed chwilą, prognozy są jak najbardziej dodatnie.